Pytacie mnie bardzo często w komentarzach, ale również w prywatnych wiadomościach, kto wygra, Leszczyk czy Ferrari. Słuchajcie, nie wiem, kto wygra, natomiast Ferrari ma szansę. To nie jest tak, jak uważa środowisko bokserskie, że Ferrari jest bez szans, bo Leszczyk boksował ileś tam lat i jest bez porażki. No ale bez porażki no, z ludźmi, którzy ważą 54 kg, czyli to no, zerwkowicze i trochę, no może pierwsza, druga klasa, to są, to średnio tak ludzie ważą w tych rocznikach. Często padają takie opinie, jak to się stało, że ten Łaszczyk, Leszczyk nie dostał walki o Mistrzostwo Świata. A może to nie jest tak, że są wszyscy winni dookoła i wszyscy promotorzy. Przecież ja też mu walkę organizowałem. Tylko może wina jest właśnie w nim samym, że nie potrafi współpracować na tyle z ludźmi, żeby mu na tyle zaufali, żeby mu na tyle pomogli. Bo często jest tak, że wszyscy szukają problemu we wszystkich, ale nigdy u samego siebie. A co do samej walki, jeżeli Ferrari go obali, to wygra. A jeżeli no, nie uda mu się ta sztuka, no to pewnie przegra. No, tak to wygląda. Ale kibicuję Ferrariemu, żeby mu się udało.